Skandaliczne działania Ministerstwa Zdrowia. Resort kierowany przez Bartosza Arłukowicza tropi lekarzy, którzy odmówili zabicia poczętego dziecka. Specjalne pisma w tej sprawie trafiły do szpitali z oddziałami położniczymi w całej Polsce. W dokumentach resort pyta placówki, ile razy te, powołując się na klauzulę sumienia, odmówiły kobietom przeprowadzenia testów prenatalnych lub zabicia poczętego dziecka, u którego stwierdzono chorobę lub wadę genetyczną. Pismo zawiera także pytanie o dalsze postępowanie w każdym z przypadków. Jeżeli takie odmowy były, to należy podać, ile razy miało to miejsce. Co stało się później z pacjentkami, które się po takie świadczenie, bo to jest określane jako świadczenie, zgłosiły i czy one otrzymały to świadczenie w jakimś innym podmiocie oraz czy dany szpital ma podpisaną umowę z innym podmiotem leczniczym, który takie świadczenia oferuje. No jest to ewidentnie forma nacisku na dyrektorów szpitali, żeby albo przeprowadzali zabiegi aborcji u siebie, albo żeby podpisali umowę z jakimś innym szpitalem, który takie zabiegi wykona. Oficjalnie powodem zbierania danych ma być przygotowywanie corocznego sprawozdania z wykonania tzw. ustawy aborcyjnej. Jednak jak uważa Kaja Godek z Fundacji Pro Prawo do Życia, nigdy wcześniej resort nie rozliczał szpitali z zabijania dzieci. To niestandardowe działanie może świadczyć o innych jego motywach. Sprawozdanie z wykonania ustawy aborcyjnej zbierane jest od ponad 20 lat co roku i nie było do tej pory takich pytań. To jest działanie zupełnie niestandardowe. A druga rzecz, my jako fundacja wielokrotnie też prosiliśmy, żeby Ministerstwo Zdrowia podało dane dotyczące aborcji bardziej szczegółowe, żebyśmy wiedzieli na przykład na jakie choroby cierpią dzieci, które się zabija, czy ktoś te diagnozy weryfikuje już po wykonaniu zabiegu, co dzieje się z dziećmi, które aborcję przeżyją. My te wszystkie zapytania składaliśmy do ministerstwa i Ministerstwo Zdrowia za każdym razem odpowiadało, że nie zbiera takich danych, bo nie musi. Czyli co? Jednych danych się nie zbiera, a tutaj jak ministerstwo sobie wymyśli, że dane dotyczące odmowy abortowania dziecka chce zebrać, to widać, że może je zebrać. Co znamienne, pisma zostały rozesłane w czasie, gdy rodzice dzieci niepełnosprawnych rozpoczynali okupację Sejmu. Protest przeciwko niskim świadczeniom pielęgnacyjnym został zawieszony po zapowiedzi częściowego spełnienia postulatów.